podkreśla i bardzo podoba mi się ten efekt. Muszę zabrać zwierzęciu misia albo go gdzieś zamknąć, bo nam strasznie przeszkadza. Czekajcie. Zwierzę! Cześć kochani i kochane, witam was serdecznie i zapraszam do piąteczki tygodnia. Właśnie pięknie zaczęło mi, pies mi wykalopował z pokoju, więc to mało pytanie, to był mój mały pies. Dzień dobry wszystkim. Piątka tygodnia, czyli 5 rzeczy, które w ostatnim tygodniu chodziły mi po głowie, plus piosenka tygodnia, jedziemy, zaczynamy, witam na kanale, jeżeli ktoś jest oczywiście nowy. Zaczynamy, będziecie głównie kosmetycznie, ale będzie jeszcze ten serial i piosenka tygodnia, zacznę od piosenki tygodnia. Nie jest to nowość, ale jest to piosenka, która mi się ostatnio totalnie przyczepiła do głowy. Jest to Licky Lee, I Follow Rivers, głównie w remiksie Magician? Magic? Nie pamiętam, naprawdę nie pamiętam. Ale Licky Lee to jest bodajże szwedzka piosenkarka, wokalistka, wydała, ma na swoim koncie chyba 3 albumy, plus minus, ale wydaje mi się, że 3 albumy. I piosenka I Follow Rivers to jest piosenka, która była wielokrotnie coverowana, właśnie sprawdziłam sobie informacje dzisiaj i to jest piosenka sprzed 6 lat. Co było dla mnie szokiem, bo wydawało mi się cały czas gdzieś tam w tyłu głowy miałam, że to jest taka bardzo, bardzo świeża piosenka. Oczywiście 6 lat to nie jest stara piosenka, ale to nie jest tak świeża piosenka, jak mi się wydawało, że piosenka ta jest to. Także Licky Lee, I Follow Rivers, bardzo polecam. Fajna, elektroniczna, znowu z takim ciekawym damskim wokalem. Pewnie da się wyczuć takie moje tendencje. Lubię ciekawe, interesujące, nietypowe damskie wokale. Bardzo lubię takie troszeczkę inne głosy. Także Licky Lee tym razem. Piosenka, ten remix przynajmniej jest takim fajnym bitem, taka piosenka, która bardzo poprawia nastrój, podnosi na duchu i gdzieś tam jest taka bardzo pozytywna, przynajmniej mnie doładowuje taką pozytywną energią i zawsze się śmieję, bo tam jest tekst I follow you, czyli jak podążam za tobą, to jest piosenka o moim psie, który podąża za mną krok w krok i właśnie walczy z misiem, bo nie jest w centrum uwagi, a zawsze jak nie jest w centrum uwagi, to musi zwrócić na siebie moją uwagę albo czyjąś uwagę. Tak, widzimy cię, kochamy cię. Zostaw mi się. Także Licky Lee, oczywiście zachęcam sobie tego, żeby puścić sobie teraz tę piosenkę w tyle. No i jedziemy teraz z kosmetyczkami i innymi rzeczami. Zacznę od kosmetyków. Nie mam w tym momencie żadnego podkładu na twarzy. Mam oczywiście krem mój ukochany z Fridge, który ostatnio męczę i odrobinę korektora w miejscach newralgicznych, ale w tym momencie patrzę na telefon, jest godzina 18:40, a ja nałożyłam cały makijaż o godzinie 9 rano, oprócz ust, bo usta sobie teraz ten. I tak ostatnio się obywam ogólnie bez podkładu, ale użyłam różnych innych produktów, które mnie podnoszą na duchu dosłownie. Najpierw szminka, jest to kolor szminka, którą zakupiłam bardzo niedawno, bodajże 2 dni temu, 3 dni temu, to jest firma Baxom, czyli amerykańska firma, jeżeli się nie mylę. Jest to siostrzana firma, albo jakby, albo właściwie dziecko firmy B Minerals. I nie tak dawno właśnie weszli do UK, przepraszam, że strzelam, ale jest taka opakowanie daje satysfakcję po prostu tutaj na ten, na magnesik. I w Debenhams między innymi tutaj w UK, w Londynie mają swoje stoisko, zawitałam, pogadałam sobie z miłą panią na stoisku i dobrałam oczywiście sobie kolor, no bo taka jestem, że lubię rzeczy do ust, to jest to, co mam w tym momencie na ustach. Ta konkretnie szminka to jest wykończenie matowe. Te maty są bardzo lekkie, przyjemne, lekko nawilżające, nie są to najbardziej trwałe maty na świecie. Pigmentacja jest bardzo dobra, ale też nie jest szaleńcza. Na pewno są to maty, które są jakby gdzieś tam wygodne. Porównałabym tę formułę do niektórych Charlotte Tilbury, tych takich lżejszych, bo Charlotte Tilbury też te wykończenia, jakby te różne odcienie w tym samym wykończeniu mają różną formułę. To akurat jest ta fajna formuła, powiedzmy. Porównałabym. Kolor nazywa się Evocative Petal. I jest strasznie typowe. Tak jak mówię, to jest to, co mam w tym momencie na ustach. I to jest taka czerwień, która właściwie jest... ma w sobie odrobinę czerwieni, ale ma w sobie też trochę brązu, ma w sobie troszeczkę nasycenia, jest bardzo ciekawym, nietypowym kolorem i świetnie komponuje się, tak mi się wydaje teraz, z tymi moimi włosami i z tymi oczami moimi, bo ta odrobina czerwieni podkreśla chyba zieleń ust i daje trochę taki look a la Królewna Śnieżka. Szukałam podobnych kolorów w mojej kolekcji, nie mam identycznego koloru, ale mam dwa kolory, które są bardzo podobne. Pierwszy to jest Golden Rose w wykończeniu matowym. Oczywiście Golden Rose to jest dużo bardziej taka tempa, sucha i nienawilżająca zdecydowanie konsystencja, ale kolor jest zbliżony i to jest kolor numer 12. I
I to jest to. To jest Golden Rose numer 12, a to jest właśnie B Minerals, ten kolor, który mam w tym momencie na ustach. I jeszcze jedna szminka o bardzo podobnym kolorze, ale innym wykończeniu. To jest firma Flormar i to jest kolor P309. P309. I to wykończenie jest kremowe, jest bardziej błyszczące i ona jest taka trochę bardziej... Nie wiem jaka. Ciężko mi powiedzieć, taka trochę bardziej kremowa, ale jest bardzo, bardzo zbliżona do tego, co mam w tym momencie na ustach. To z Bare Minerals nie ma takiego 100% krycia, jeżeli nałożymy sobie tylko jedną warstwę, więc to też będzie zależało od tego, jaki macie kolor ust. Ja mam dosyć mocno nasycone usta, więc u mnie je tak fajnie właśnie podbija, podkreśla i bardzo podoba się ten efekt. Muszę zabrać zwierzęciu misia albo go gdzieś zamknąć, bo nam strasznie przeszkadza. Czekajcie. Zwierzę zostało wyproszone, ale nic moje nie jest, proszę się nie bać. Teraz tak, szminki Baxom nie wiem, czy są dostępne, szczerze mówiąc, w Polsce i na ile są dostępne. W UK na pewno są dostępne, w Debenhams. Oczywiście linki do wszystkiego będą w opisie do tego filmiku i tak dalej. Dobra, kolejna rzecz, jeżeli już jesteśmy w tym temacie takich lekkich czerwieni, to są moje paznokcie. To jest nowy lakier do paznokci, który dostałam tym razem, nie kupiłam sama, dostałam. I to jest firma Couleur Caramel. To jest tego, co się rentuje, firma francuska, która nie tak dawno, no już parę lat temu, ale nie aż tak też niedawno, weszła na rynek polski. To są kosmetyki wegańskie, nietestowane na zwierzętach, bardzo naturalne, bez szkodliwych składników i tak dalej, i tak dalej. I mam akurat kolor numer 32 i to jest dokładnie to, co mam na swoich pazurach i to, co ostatnio miałam przez dłuższy czas i to, co mam nawet na moich stopach. I teraz tak, nie byłam jakoś mega... powiedzmy pozytywnie nastawiona do tego lakieru, bo ostatnio jakoś nie przepadałam za czerwieniami, a poza tym czerwienie, czerwone paznokcie, czerwone lakiery do paznokcie u mnie mają to do tego, że często trzeba dużo warstw, żeby było całkowite krycie i zawsze nawet jak mam 2-3 warstwy, to i tak widać takie końcówki paznokci, nie wiem czy wiecie o co chodzi, jak macie dłuższe paznokcie, to może wiecie o co chodzi, jeżeli lakier nie jest 100% kryjący, a chcecie, żeby był kryjący, widać tylko tą końcówkę paznokcia, strasznie mi się to nie podoba ogólnie. Jakże pozytywnie się zaskoczyłam, kiedy okazało się, że ten lakier daje świetne krycie już w jednej warstwie. W tym momencie mam 2 warstwy na paznokciach, wtedy kolor jest taki bardziej nasycony, oczywiście jest też większe krycie, ale dosyć fajne krycie jest już naprawdę przy jednej warstwie i nawet można by było to pozostawić, tak mi się wydaje, z jedną warstwą. Także naprawdę super, zatem kolor jest przepiękny, tak mi się fajnie, nie wiem, jakoś tak mi się komponują teraz takie lekko przegaszone, ale wciąż mocne czerwienie, bo to znowu jest taka lekko przegaszona, ciemna, ale nasycona taka mocna czerwień, bardzo fajny kolor. Numer 42, co ważne, istotne tak mi się wydaje, ten lakier jest bez żadnych substancji jakichś tam szkodzących, parabenów, formaldehydów i wszystkich innych rzeczy, których nazw nie pamiętam, ale wszystko będzie w opisie. Lakiery dostępne są oczywiście w Polsce, wszystkie linki będą poniżej i jeżeli chcecie taki lakier, to robię właśnie z rozdania na Instagramie. Nie robię tego za często, ale stwierdziłam, że trzeba zacząć trochę częściej, bo why not? Razem z firmą Couleur Caramel rozdajemy 3 lakiery na początek. Trzeba tylko wejść na mój Instagram, polubić ten Instagram tej firmy i uwaga, napisać w jednym słowie, dlaczego to Wy powinnyście dostać ten lakier. Wygrywają 3 osoby, jakby 3 osoby dostaną ten lakier i rozstrzygnięcie będzie w środę. Skontaktuję się z danymi osobami osobiście. Także zapraszam oczywiście na mojego Instagrama i na Instagrama tej firmy i na moim Instagramie pod zdjęciem takim ostatnim konkursowym będzie trzeba właśnie wpisać, dlaczego to Wy powinnyście wygrać ten lakier. Ale oczywiście wszystkie linki do mojego Instagrama, Couleur Caramel, zadanie wszystkiego będzie w opisie, więc proszę sobie, jeżeli macie ochotę, to proszę sobie sprawdzić. Lakiery nie są aż takie drogie, bo około 30 zł kosztują. Ale jeżeli macie ochotę skarbnić za darmo, to oczywiście zapraszam. To nie jest sponsorowane, nikt za to nie płaci, nic takiego. Po prostu lakier jest naprawdę fajny i stwierdziłam, że fajnie by było po prostu porozdawać. Także spoko, zapraszam. Design nie jest najlepszy na świecie, nie ukrywam, bo to opakowanie nie jest jakby najbardziej atrakcyjne, ale robi to, co ma robić. Naprawdę długo się trzyma, ma ładny połysk, przepięknie kryje, no i kolor jest... super. Jak wiadomo, moje ukochane lakiery z Rimla w tej mojej ukochanej formule są wycofywane, czy właściwie zostały wycofywane i szukam idealnego, jak to się mówi, replacementu po angielsku, czyli po prostu jakiegoś zamiennika. I to jest naprawdę dobre, to jest naprawdę dobre. Dobra, potem kolejna rzecz, którą mam w tym momencie na twarzy. Mam na sobie w tym momencie bronzer z firmy Belle. To jest kolekcja Magic Jungle.
I wydaje mi się, że to jest kolekcja, która została wypuszczona specjalnie dla sklepów Biedronka, jakże ekskluzywnie. No ale właśnie wzięłam sobie, co mi była w Polsce, ten brązer i chyba trzy inne jeszcze z tej kolekcji. Mogę zrobić taki gdzieś filmik z szybkim przeglądem właśnie. Mam jeszcze rozświetlacz, lakier i chyba taką szminkę w płynie. Także te mam te cztery rzeczy. I brązer to jest to, co mam powiedzieć na pucach, jakby na moich policzkach. Nie mam w tym momencie nic innego na twarzy, jeżeli chodzi o rozświetlacz, nic. Róż i tak dalej. Mam tego właśnie krem z Fridge, ten tonujący. Mam trochę tutaj korektora, ten, ale dopiero go testuję, będziemy o tym mówić. I mam ten bronzer i to jest właściwie to, co mam na twarzy w tym momencie. To jest numer 01. Powiem Wam, że bronzer jest super. Tak jak mówię, nałożyłam go o 9 rano, trzyma się do teraz na mojej twarzy. Nie trzeba poprawiać. Kolor jest bardzo fajny. Kolor jest taki trochę terakota, trochę ma w sobie takiej czerwieni, trochę może też nam posłużyć jako róż. Na pewno jest bardzo intensywny ten kolor, ale też można go dosyć fajnie stopniować, tak żeby sobie nie zrobić krzywdy. Taki idealny bronzer wydaje mi się na lato. Konsystencja, jakby formuła jest dosyć twarda, dosyć zbita, więc polecałabym taki bardziej albo pędzel z włosia nienaturalnego, z włosia jakiegoś syntetycznego, żeby był taki bardziej troszeczkę szorstki, bo będzie się łatwiej ten produkt po prostu nakładało wtedy. Jeżeli będziecie miały za lekkie, czy za naturalne, zbyt miękkie włosie w pędzlu, albo pędzel będzie zbyt delikatny, to mogą być problemy z zakładaniem, ale ja używam jakiegoś tańszego zwyklaka, jeżeli chodzi o pędzel, nakładam i jest po prostu super. Naprawdę bardzo, bardzo fajny, porównywalny do wysokopółkowych, według mnie oczywiście. Ostatnia rzecz kosmetyczna, to jest firma Nabla, wiem, że mówiłam o firmie Nabla też w zeszłym tygodniu, ale to są nic niesponsorowanego, po prostu mam kilka nowych kosmetyków od tej firmy, więc oczywiście testuję. I to akurat jest cień w kremie, kolor, który nazywa się Hyperspace, czyli hiper po prostu przestrzeń, czy coś takiego. Kolor, okay. To jest oczywiście cień w kremie, czyli po prostu cień, który ma taką kremową, lekko musową, nawet powiedziałabym konsystencję. Kolor jest przepiękny, bo kolor jest taką zgaszoną, przepraszam, że wymawiam te moje końcówki tak jakoś nosowo, ale mam coś z zatokami, mam zatkany nos i mówię nosową, zamiast nosową, przepraszam, tak, poprawię się, wiem, o co chodzi. W każdym razie kolor to jest taka srebrna, powiedziałabym, oliwka z takim lekko złotym połyskiem, ma w sobie bardzo dużo drobinek, powiedziałabym, takich brokatowych drobinek nawet. Normalnie nie jestem fanką brokatowych drobinek, ale one tutaj są zrobione w taki sposób, że wyglądają drogo, wyglądają na coś drugiego. Wydaje mi się, że to ze sprawą tego, że te drobinki są różnych rozmiarów. To nie jest tak, że mam jakoś tylko duże drobinki albo tylko małe drobinki, tylko te kolory, tylko te drobinki są i mniejsze, i większe, i są takie, no wygląda to dosyć drogo, powiedzmy, na powiece. Miałam przepiękny połysk, jednocześnie jest to takie odrobina koloru, ale to nie jest za dużo tego koloru, wiecie, nie wyglądamy jakby miały mega zielone cienie na powiekach, tylko jest takie subtelne, właśnie taki subtelny błysk. I co najważniejsze, cień trzyma się na powiece bez żadnej bazy przez absolutnie cały dzień. Ostatnio miałam go właśnie na sobie przez cały dzień, od rana do południa, a naprawdę miałam długi, bardzo potliwy dzień, było bardzo ciepło, jeszcze tłukłam się w metrze i nic absolutnie się z tym cieniem nie stało, więc w tym momencie już wiem, że mogę w nim, na niego w 100% liczyć. W tym momencie też mam takie tylko cieniutką warstwę innego właśnie cienia w kremie z tej samej firmy Nabla, ale to jest Dandy chyba kolor, jeszcze go testuję, ale to jest takie dosłownie muśnięcie, żeby ta powieka nie była zbyt goła. I to jest firma, czy to jest firma, tak mi się wydaje, we Włoszech, w każdym razie kosmetyki wyprodukowane są we Włoszech. Dostajemy tutaj 5 ml, cienie są dosyć drogie, ale przynajmniej ten kolor jest moim ulubieńcem i hitem ostatnio i bardzo namiętnie go po prostu używam. Także to jest to, jeżeli chodzi o kosmetyki. Dobra, mamy zamknięte kosmetyki, dzisiaj o dziwo wszystko bardzo pozytywnie i chciałam jeszcze polecić Wam serial. Właśnie skończyłam oglądać pierwszy sezon. Ostatnio jakoś dużo mi się skończyło moich seriali, które oglądam regularnie i szukam czegoś nowego i właściwie wszystko, co jest na Netflixie, to lecę po kolei i oglądam. I na pewno chciałabym polecić Wam serial Gypsy. To jest serial, w którym główną rolę kobiecą, bo tutaj główną rolę gra kobieta, oczywiście jest Naomi Watts. Bardzo ciekawy serial. Najpierw włączyliśmy to z Tomkiem i Tomek w ogóle nie podłapał tematu, bo powiedziałabym, że to jest taki trochę bardziej babski serial, jeżeli istnieje takie określenie, to się bardzo generalizuje, spłaszczam i ogólniam, ale to jest taki serial, gdzie jest właśnie bardzo mocna postać kobieca i co ciekawe, postać kobieca w tym serialu zachowuje się trochę jak taka typowa postać męska. Nie chcę tutaj zbyt dużo zdradzać, zbyt dużo Wam mówić i ja osobiście bardzo nie lubię, jak się mi spoileruje serial, ale filmy, nigdy nie oglądam trailerów ani zapowiedzi.
także nie lubię też spoilerować komuś, ale bardzo ciekawy. Ogólnie tam Naomi Watts jest panią psycholog, prowadzi terapię, no i wplątuje się w takie różne dziwne rzeczy w swoim życiu. Dopiero był jeden sezon, tak jak mówię, jest dostępny na Netflixie, no i bardzo Wam polecam. Myślę, że już tak po 2-3 odcinkach wyłapiecie, o co chodzi, i im bardziej się jakby ten serial rozkręca, tym bardziej się wciągamy w tą małą, intrygę. Fabuła jest dosyć ciekawa, dosyć jest to fajnie zrobione. Oczywiście od psychologicznego punktu widzenia pewnie to nie jest jakieś arcydzieło i psychologowie, i psychiatrzy, i terapeuci na pewno to zjadą, ale ja jestem laikiem, jeżeli chodzi o takie sprawy, i jako rozrywka, jako coś fajnego, niezbyt ciężkiego, dosyć interesującego, takiego do oglądania, do malowania paznokci, jak najbardziej polecam. Także serial Gypsy na Netflixie z Naomi Watts. Zachęcam. Aha, zapomniałabym powiedzieć, że reaktywowałam mój jeden stary kanał. Może zauważyliście, że nie wrzucam już tutaj vlogów ani bigosów na ten kanał. Jak ktoś nie wie, co są bigosy, są takie moje vlogi. To są bigosami, bo jest w nich wszystko. W każdym razie vlogi i bigosy będą się pokazywały na tamtym drugim kanale. Ten kanał chcę trzymać tak stricte, żeby była tylko, były kosmetyki, były właśnie pielęgnacja i była moda. Tylko te takie rzeczy bardziej merytoryczne, a czy pod tym względem, powiedzmy. Natomiast na drugim kanale będą się ukazywały bigosy, moje daily vlogi, że jakiś czas powinien tam wisieć. Bigos też tam wisi. A, insta live'y, bo robimy czasami z Tomkiem po prostu live'y na Instagramie, czyli pojawiamy się na żywo, są Wasze pytania i odpowiedzi, także też jestem na tym kanale i postaram się wrzucać tam więcej takich treści, troszeczkę bardziej kulturalnych, powiedzmy, ale to się dopiero rozkręca, póki co jest tam więcej vlogów i live'ów. Także serdecznie zapraszam, kanał nazywa się The Pink Rock Extra i link jest znowu w opisie. No i to właściwie wszystko na dzisiaj. Przypominam o konkursie na Instagramie, bardzo prosty, jedno słowo. Wiesz, to jest mało, ale tak myślałam, że to będzie fajne wyzwanie, żeby znaleźć tylko jedno słowo. Także zapraszam do konkursu. Cóż, dziękuję, że jesteście. Doceniam poświęcony dla mnie czas i do zobaczenia znowu. Pa, pa! Zostaw lajka. Ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia. Dzięki, pa, pa!